Cześć, dzień dobry. Witajcie po krótkiej przerwie. Znaczy kalendarzowa to była długa przerwa, a filmowa jest krótka. Ale do rzeczy. Zima trochę już nastała. Jak widać, jakieś pozostałości pozostały. Troszeczkę jeszcze jest chłodno, ale świeci ładne słoneczko. Nie wiem, czy widać, bo oślepia mi kamerę. Świeci ładne słoneczko. Temperatura ciut na plusie. No ale już nie można dłużej czekać. Jak widzicie w tle, drugie Pajero stoi, czeka jako dawca. No to zaczynamy. Przekładka. Tak dla wtajemniczonych, to z drugiego Pajeraka, z tego Pajeraka, będzie trochę częściej do sprzedania, jeśli ktoś byłby zainteresowany. No zapraszam do kontaktu. W poprzednim filmie chyba nie dokończyliśmy rozbierania elektryki, wyciągania tego wszystkiego. No to myślę, że w tym filmie dokończymy. Jesteśmy na etapie tego, że żeby wyciągnąć całą elektrykę, to trzeba chyba koła zwalić. Bo niestety przełączę się na drugą kamerę, to wam lepiej pokażę. Jak widzicie, raczej tu nie widzicie, o tu zobaczycie. Część elektryki wchodzi tutaj w błotnik. O. I tam idzie w dziurę. Nic nie będzie widać, za ciemno jest. Nie mam lampki przy sobie. Więc trzeba albo zwalić błotniczek, albo zastosować inny myk. Mianowicie zwalić koło, zdjąć nadkole. O, które to widać. No i gdzieś tu, mniej więcej gdzieś tu w tym miejscu będzie wejście do kabiny z elektryką. Czyli tam się trzeba dostać. Myślę, że chyba najłatwiejszym sposobem będzie najpierw zwalenie nadkola i koła. Bo podejrzewam, że żeby zwalić błotnik, to i tak trzeba będzie zwalić koło. Pół rok out. No i z drugiej strony będzie to samo do zrobienia. No i trzeba będzie się jeszcze tam w głąb dokopać. Ale to nie zmienia faktu, bo to i tak wszystko jest do wymiany, czyli cała pompka od filtra, z filtrem paliwa do wymiany. Tutaj mamy też silniczek wycieraczek. Znaczy drugiego silniczka wycieraczek akurat nie mam, bo w tamtym wdawcy nie było, już ktoś wcześniej wykręcił. Ale jest elektryka, kostka będzie nowa, silniczek myślę, że się uda uratować. Jak nie, to poszukam gdzieś na Allegro, czy gdzieś tam jakiś aukcjach internetowych. No jak już wyciągniemy całą elektrykę, no to będzie blacharka do zabezpieczenia. Więc dajcie znać w komentarzach, czym by to najlepiej zabezpieczyć, co będzie najlepsze do tego typu sytuacji, że tak to nazwę, co będzie skuteczne i że po roku czasu ruda nie będzie zaraz wychodzić, tylko po prostu przetrzyma to trochę dłużej, parę lat myślę. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie.
poświęcenie. Cały Boży dzień bawię się z tą elektryką. Mitsubishi to sobie wymyśliło. Nawet już nie wiem, nie chcę myśleć, co wymyśliło. Jak widzieliście, przymrozek znów wraca. Jest minus 5. Godzina, nawet nie wiem która, zegarka nie mam, ale już pewnie koło 16 będzie, 15-16. Od rana się z tym bawię, no i jestem na półmetku. Zobaczcie, jak w ogóle to wszystko jest skonstruowane. Jak widać, tu już większość elektryki wyjąłem. Skrzynkę bezpiecznikową już prawie też wyciągnąłem. Ale najlepsze tym wszystkim jest to, że tu mamy przewód masowy, ten, na który teraz właśnie świecę. Wchodzi do tego. Łącz jest w jednym peszczu z przewodem plusowym, który sobie idzie. O, przysłonię trochę. Idzie. O, tam na dole, jak widać, jest rozrusznik. Przewód plusowy, no wiadomo, do rozrusznika. Przewód masowy idzie sobie tam dalej jeszcze. Nie wiem, czy w ogóle widać. Chyba nie widać. Ale jest przykręcony do silnika. Czyli to jest masa do silnika. Ale tu jeszcze ten opeszal, na który właśnie teraz świeca, idzie jeszcze pod spód silnika. Tam dalej, głębiej. Który tutaj górą wychodzi, to jest dokładnie ten przewód. Tak jak widać, albo i nie widać, o, to jest ten. Czyli on się tutaj sobie wchodzi do skrzynki bezpiecznikowej, który się właśnie spalił. Ja się pytam, ja się zastanawiam, po cholerę tyle kurna czujników w tym aucie. Po cholery tyle przewodów. Nie można było zachować starej, dobrej motoryzacji. Trzy przewody na krzyż i wszystko działa. No cóż. Więc, że tak to wszystko wygląda. No cóż. Zachciało mi się projektu. No to jak już rozpocząłem ten projekt, to go muszę dokończyć. Więc że dobrze, że nie pada, że śnieżek trochę stopniał, a że mrozik lekki trzyma, no to człowiek trochę się zahartuje i zdrowszy będzie. Więc że szkoda już gadać więcej, biorę się dalej do roboty, bo to za chwilę noc mnie zastanie. Widzimy się w dalszej części filmu. Dojście do tej śruby jest katastroficzne. Zwłaszcza wtedy, kiedy nie ma się odpowiednich narzędzi. Nie wiem, jak ja to odkręcę. Ale jakoś muszę. Dobra, działamy dalej. W jakiś sposób muszę znaleźć na tą śrubę. 2000 years later. Cześć, dzień dobry. Witajcie w tym pięknym, słonecznym dniu. Coś słoneczko właśnie zaszło, ale zaraz wyjdzie. Zima się skończyła, chce się pracować, a co za tym idzie? Ruszamy z projektem spalonego Pajero. Chodźcie do samochodu, pokażę wam coś. Pamiętacie, jak mówiłem wam, po co producent sobie wymyślił ten biały kabel, co tam idzie pod silnik i przechodzi pod silnikiem na drugą stronę? Już wiem, co to jest. Jest to dokładnie kabelek do alternatora. Mało tego, idzie tam też kabelek do czujnika do miski olejowej, czyli chyba do ciśnienia. I tu, gdzie teraz, o, na ten, nie wiem, czy będzie widać, może uda mi się światło ustawić. O. Tak, ten kabelek, o, idzie gdzieś tutaj pod turbo i tam jest dopięty do czegoś.
Bardziej obstawiam, że to jest jeszcze masa. Tylko do czego? Nie wiem. Nie chcę mi się tego wszystkiego rozkręcać, żeby zajrzeć. Poza tym nie ma potrzeby całego turbo wykręcać, bo wystarczy tylko odpiąć ten mały kabelek. On jest na małą suweczkę. Następnie odpiąć tu tą kosteczkę. O, tą. I pod spodem jest jeszcze nakrętka na kluczyk 10. Jak to wszystko porozpinamy, podkręcamy, no to przewód powinien nam wyjść. Tylko czy drugi przewód puszczę tędyk, tak jak w oryginale było, to ja się grubo zastanowię. Być może go jakoś tu po ramię puszczę. No nie, zobaczymy jeszcze, na razie wyciągamy dalej tą elektrykę. Bo tu jeszcze mamy sporo pracy, skrobanie. Trzeba się rudej pozbyć. Do roboty. Mamy to. Wyciągnęliśmy praktycznie całą elektrykę. O, tu jest ta nieszczęsna skrzynka bezpiecznikowa spalona. No pozostało jeszcze tylko tyle, by... O, tu pod błotnik muszę się dostać. Tam, nie wiem czy w ogóle będzie cokolwiek widać. Przesłaniam latarką. No musimy tam się dostać pod błotniczek. Może spróbujemy tak jak z tamtej strony. Zdejmiemy tu nadkole całe i zobaczymy jak to będzie. Bo prawdopodobnie gdzieś mniej więcej tu w tym miejscu jest kostka, która wchodzi z całą elektryką do kabiny. Mam nadzieję, że tam jest kostka, którą da się rozpiąć i bez problemu przełożę tą elektrykę. Bo jak przyjdzie mi jeszcze całe wnętrze pruć, oj, to będzie wesoło. Tutaj czeka mnie jeszcze skrobanko. Rudy trzeba się pozbyć i czymś to zabezpieczyć, żeby to dalej nie rdzewiało. Tutaj dalsza część elektryki zostaje. No tutaj się stopiła tylko obudowa, więc że tu tą budowę sobie bez problemu wymienię z dawcy. Tak samo tutaj na plusie też z dawcy damy. No to w środku nic się nie stało. Jedynie to pozostanie tutaj tylko nadtopiona kostka od wycieraczek, ale jeśli będzie działać, to jej nie będę ruszać. A jeśli nie będzie działać, no to prawdopodobnie po prostu utnę tylko tutaj kostkę, wymienię kostkę, zesztukuję to wszystko, zalutuję tak jak powinno być, zabezpieczę, no i będzie się trzymać. Tu w to miejsce przyjdzie nowy filtr paliwa z pompką ręczną. Dodatkowo w dawce jest podgrzewacz do filtra paliwa, więc że w zimę nie powinno być już problemu z paleniem. Zresztą i tak w zimę nie miałem problemu z paleniem. Jak pompę zrobiłem, to zero problemów. Mróz, nie mróz, od strzała odpalał. Nie było z tym żadnego problemu. Co zostanie jeszcze? Zabezpieczenie maski. Ewentualnie po prostu zdawcę wymienię. Jest w tym samym kolorze. Zresztą tak szczerze mówiąc nie chciałbym ruszać maski, no ale jak nie będzie wyjścia, to się wymieni ta maska. Dobra, nie ma co dalej gadać. Działamy dalej. Trzeba się dostać do końcowego etapu.
pokażę wam coś ciekawego. Ciekawy patent. O dziwo, sprawdzał się. Tu mamy nadkole. Nadkole jest połapane na spinki. No, każdy to wie. Oczywiście wszystkie spinki były połapane, ale co mnie zaciekawiło, to o, dokładnie tu w tym miejscu, nie wiem czy dobrze widać, o, tu, gdzie teraz świecę. Trochę ciężko jest, wiecie, jedną ręką kamerować, trzymać latarkę i jeszcze pokazywać. O, jakoś tak, tu. Pomimo tego, że tu jest spinka, która była, którą wyciągnąłem, to tu w tym miejscu ktoś nadspawał trochę. Nadspawał metal. Ale będzie trochę, no, lepiej bez światła nawet widać. Nadspawał metal, że nadkole nie wypada. To taki mały patencik. Jakby komuś nadkola wypadały. A więc tak, tu mamy już elektrykę na wierzchu, tu jak widać, o, też już mamy dojście, dwie śrubki na klucz 12 i wchodzimy do wnętrza kabiny, a w kabinie, żeby sobie zrobić bardzo dobre dojście, no to najlepiej byłoby zdjąć całą deskę, potem plasticzek, dostać się do skrzynki bezpiecznikowej. Tu też jest kolejny plasticzek, chcę poluzować, bo całą tu tą kostkę musimy wypiąć i samym plasticzkiem wyjechać. A że tu kabli napchane trochę ciasno, no to trzeba sobie zrobić trochę miejsca. Tego, że wam tutaj nie będę nagrywać, bo nie ma nawet jak tutaj kamery ustawić, żebym mógł swobodnie to robić i filmować. Dlatego widzimy się, jak już to skończę. Rzec powinienem 6 godzin później. Nie no, tak naprawdę to tylko 8 godzin później. Po ciężkich trudach, bojach, próbach, zresztą zaraz wam wszystko pokażę, co i jak, ale udało się. Wreszcie instalacja jest na wierzchu. A więc tak, instalację mamy całą na wierzchu. Tak jak widać, to co się spaliło, to co się jeszcze nie spaliło. Całe szczęście, znaczy szczęście, nieszczęście, i tak trzeba było wszystko wyciągnąć, bo to do najbliższej kostki. Ale to nic, pokażę wam w środku. Jak ktoś będzie w przyszłości chciał sobie wymieniać instalację w Pajero trzeciej generacji, to życzę mu powodzenia z własnego doświadczenia. Ile ja się tu namęczyłem. Czekajcie, jest jakaś lampka, powinna być. O, tu jest lampeczka. A więc tak. Tu trzeba było oczywiście wszystko rozebrać. No, były plastyczki, nie plastyczki i tak dalej. Skrzynkę bezpiecznikową, drugą, która jest w Pajero pod deską rozdzielczą, trzeba było troszeczkę zmodyfikować, ponieważ trzeba było ten, o, tu metal co jest, odgiąć, żeby wyciągnąć ten plasticzek, na który teraz właśnie świecę. W tym plasticzku była zamontowana ta oto kosteczka, w którą, czekajcie, bo to tak ciężko trzymać kamerę, lampkę i jeszcze pokazywać kostkę, w którą tutaj wchodzi instalacja spod maski, spod komory silnika. Czyli do tego miejsca trzeba było rozebrać. A żeby to wyciągnąć w ogóle, to trzeba było jeszcze rozebrać kawałek podłogi.
żeby troszeczkę sobie kabli zluzować. Całe szczęście, że nie musiałem rozbierać całej reszty samochodu, bo załamałbym się po prostu. Po prostu bym się załamał. No ale dobra, udało się. Instalację mamy już na wierzchu. Teraz pozostaje tylko... A jeszcze linkę muszę od maski wyciągnąć, no bo jak widać też się upaliła. No ale tu linka już jest praktycznie wyciągnięta. Tam jeszcze tylko odpiąć przy zamku i będzie git. Pozostaje kwestia teraz czyszczenia. Więc że kosmetykę blacharską zostawiam na następny odcinek, bo samego rozbierania i wyciągania tej oto instalacji to już chyba dwa odcinki były. Wieczór się zbliża, chłodno się robi, więc że kończę i zmykam do domu się trochę ogrzać, no bo jednak wieczory jeszcze są chłodne. A Wam jeśli się podobało, to zostawcie kciuk w górę, zasubskrybujcie ten kanał, no i dajcie znać w komentarzu, czym najlepiej jest spaleniznę i to rdzę usunąć. No i tak żeby to było na lata. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć. Dzień dobry, cześć, siemano. Witajcie po krótkiej przerwie. Znaczy, kalendarzowo to trochę dłuższa była, a w filmach to będzie krótka. Magia filmów. Jeszcze raz. Cześć, dzień dobry. Witajcie w tym wiosennym dniu. Chciałem być śmieszny, trochę nie wyszło. Będzie też, to się wytnie. Cześć, dzień dobry, witajcie w tym pięknym słonecznym dniu. Wreszcie wiosna nastała, więcże co? No i zwykle przeszkadzałem. Cześć, dzień dobry, witajcie w tym pięknym słonecznym dniu. Oczywiście widać, nie widać. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Cześć, dzień dobry, witajcie w tym pięknym słonecznym dniu. Nastała wiosna, zima się skończyła, więc że co? Ruszamy z projektem. Zanim ja to nagram, to kurde minie czasu. Jeśli podoba Wam się, jeśli podoba, podobał. Jeśli podobał Wam się odcinek, zostawcie łapkę w górę, znaczy kciuk w górę. Zasubskrybujcie kanał, jeśli, jeszcze raz. Wieczór się już zbliża, chłodno się trochę robi, więc kończę i zmykam do domu. A Wam jeśli się podobało, to zostawcie kciuk w górę. Kciuk. Trochę brudny, no, smarach robię, nie? Zasubskrybujcie kanał, jeśli się nie pomylę, to będą dziś motyle. Dobra. W śpiewaniu nigdy nie byłem dobry.